polskie inwestycje. Dzień dobry Państwu. Łukatka jest najpunktualniejszą koleją w Polsce, ale również w Europie. Jest 12.00 i chciałbym tego słowa dotrzymać. Bardzo bym prosił o zabranie głosu wstępnie pana Krzysztofa Kuleszy, rzecznika, ale mam przyjemność rozpocząć tą uroczystość, więc chciałbym przede wszystkim podziękować i powitać szczególnym gościom, którzy nas dzisiaj zaszczycili na konferencji, podkreślam, bo to nie jest wielka uroczystość, tylko konferencja po udanym pierwszym etapie najważniejszej inwestycji w historii WKD, czyli budowy nowego toru o długości 7,5 km. Serdecznie witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Nie będę jeszcze wymieniał, ale jestem w stałym kontakcie z panem marszałkiem, który być może lada chwila może się pojawić, bo jest na uroczystości w Pruszkowie. Cześć. Jest nawet, tak? Pan marszałek był na uroczystości w Pruszkowie. Punktualność raz się nie udała. No tak, ale jesteśmy w takim kontakcie z panem marszałkiem, że zacząłem świadomie. Serdecznie witam właścicieli, szczególnie pana burmistrza Grodziska, pana Grzegorza Benedykcińskiego, pana burmistrza Brwinowa, pana Arkadiusza Kosińskiego. Jest pan marszałek. Brawo. Panie marszałku, zaczęliśmy punktualnie, jak punktualna wokatka jest. Dziękuję również. Jest jeszcze między nami pan radny Suchorzewski. Suchorzewski z Grudziska. Tak jest. Suchorzewski z Grudziska. Tak jest. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam. Bardzo serdecznie witam dziennikarzy, naszych przyjaciół ze stowarzyszeń. Między innymi miałem przyjemność wczoraj na YouTubie oglądać jednego z Państwa i bardzo mi miło jest, że młodzi tak się interesują nie tylko WKD-ką, ale koleją wiedzy bardzo wysokiej. Oddaję oczywiście głos panu marszałkowi. Proszę uprzejmie. Jest już dobrze. Myślałem, że ten mikrofon się mnie przestraszył. Nam pogoda jest niestraszna, proszę Państwa. Bardzo serdecznie też wszystkich Państwa witam i pozdrawiam. Cały zarząd naszej warszawskiej kolei dojazdowej, ale też przedstawicieli właścicieli. Proszę Państwa, jesteśmy w połowie tej naszej ważnej inwestycji. 90 lat kolei, warszawska kolej dojazdowa czekała na zbudowanie tego drugiego toru. Samorząd województwa oczywiście wspiera tę inwestycję. Jak wiecie Państwo, warszawska kolej dojazdowa jest jedną z naszych spółek kolejowych obok kolei mazowieckich. To ważny element tutaj możliwości komunikacyjnych w tym paśmie zachodnim naszego województwa. Ta kolej ma charakter kolei metropolitarnej, stąd ta budowa tego biotoru ma bardzo istotne znaczenie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy uczestniczyć właśnie w uruchomieniu tego biotoru. Oznacza to, że oczywiście ten pierwszy tor będzie teraz zmodernizowany i remontowany. Cała inwestycja to jest blisko 150 milionów złotych. I jest realizowana w połowie ze środków europejskich, co warto podkreślić. Generalnie, jeżeli chodzi o modernizację tej kolei, to tutaj pieniądze europejskie, rozumiane też jako pieniądze z instrumentu szwajcarskiego, bardzo się przyczyniły w ciągu ostatnich kilkunastu lat do odnowienia taboru, do modernizacji tej całej linii kolejowej. Także ja na tym etapie dziękuję bardzo zarządowi. Doceniam rolę całego zarządu warszawskiej kolei dojazdowej. No i też dziękuję wykonawcy, bo wszystko jest nawet przed terminem realizowane i wierzę, że cała inwestycja zostanie zakończona do końca roku i że wspólnie będziemy uczestniczyli. Mam nadzieję, że to będzie piękne słońce w otwarciu też drugiego toru. Świadomego życzę mieszkańcom Grodziska, całego tutaj tej przestrzeni, w której warszawska kolej wyjazdowa operuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana Michała Pankila, prezesa Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi za tak wspaniałe słowa. Ja również mam dużo napisane tutaj, ale będę brał przykład z pana marszałka. Z wielu względów. Jest pogoda przede wszystkim taka, że bardzo bym prosił, że później zapraszamy państwa tam do nas na górę, na szczegółowe pytania, szczególnie dla dziennikarzy. Mamy przygotowane informacje. Proszę państwa, ta inwestycja rozpoczęła się w naszych głowach zarządu obecnego w 2017 roku. To wtedy powstały pierwsze pomysły, jak do tego podejść. Oczywiście musieliśmy mieć zgodę zarządu województwa, opracowane wstępne dokumentacje, przekonać Radę Nadzorczą, co udało się, proszę państwa. Jak państwo wiecie, rok temu, w maju, zamknęliśmy ten etap rozpoczęciem tej budowy. Również w wielu środkach masowego przekazu były uwagi, czy to jest realne, czy to jest możliwe, czy w tych trudnych czasach, pamiętamy, co nas dotknęło 2-3 lata temu, COVID bardzo dotknął naszą spółkę, muszę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością. Później wojna na Ukrainie. I te elementy ekonomiczne jednak nie przeszkodziły, proszę państwa, tym, co się dzisiaj stało. Proszę wierzyć, że ten trudny, napięty harmonogram, oczywiście uzgodniony z właścicielami, z Radą Nadzorczą i z CUPT-em, który też dzisiaj był zaproszony, ale z przyczyn technicznych nie ma nikogo z CUPT-u, ale cały czas jesteśmy w kontakcie z nimi. Proszę sobie wyobrazić, że dokonaliśmy czegoś, co wydawało się niemożliwe. Jesteśmy 3 tygodnie przed terminem i tor oddajemy. Dziękuję wykonawcom. Są tu przedstawiciele INTOP-u. Nie ma pana prezesa, ale wcześniej Ferry miał zaplanowany też wypoczynek. Rozumiem, że musiał też odpocząć od tych trudnych wyzwań. Proszę państwa, wykonaliśmy przez te miesiące kompleksowo odbudowę toru o długości 7,5 km. Odbudowaliśmy 4 przepusty, 4 mosty na tym odcinku. 8 przystanków z peronami. Wywiesiliśmy nową sieć trakcyjną, nowe szyny, nowe podkłady, czyli praktycznie wszystko zostało zrealizowane. O aspektach finansowych pan marszałek był uprzejmy przekazać informację, że to jest inwestycja unijna, proszę państwa. Czyli tutaj są bardzo obostrzone kryteria. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten termin wykonania i jakość wykonania były niewłaściwe. To, że dzisiaj się spotykamy i dlaczego tak w krótkim okresie czasu ta uroczystość jako konferencja została przygotowana, proszę państwa, czekaliśmy do ostatniej chwili na odbiory techniczne. Wiecie, żeby jechać po tych torach, to muszą to odebrać inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy metr po metrze z wykonawcą, podwykonawcami sprawdzali stan techniczny, dostępność, możliwość realizacji przewozu. I to wszystko zakończyło się pozytywnie tydzień temu. Kolejne wyzwanie to był rozkład jazdy. Zgodne z wytycznymi UTK, 7 dni przed musimy rozkład uzgodnić z zarządem województwa. I też dziękuję panu marszałkowi za tak szybką realizację zgód przez Urząd Marszałkowski. I dzisiaj o północy uruchomiliśmy już pociągi jadące po nowym torze. Ale na czasie nam bardzo zależy, bo ten drugi tor musimy, proszę państwa, do szybciej zacząć rozbierać, bo w tej geometrii toru będzie pobudowany nowy tor z nowych szyn, nowych podkładów, sieci trakcyjne, energetyczne, czyli wszystko też tam będzie nowe. A te szyny, które jeszcze widzicie na tamtych torach, no niestety będzie przetarg i na to będziemy musieli przekazać, oddać i zarobimy określone pieniążki również z tego tytułu. Ale czas biegnie, a czasu mamy na wykonanie tych wszelkich prac do 29 grudnia tego roku. Wierzę, że ten trudniejszy etap, który mamy za sobą, budowy czegoś nowego,
był trudniejszy. Ten kolejny etap będzie łatwiejszy, ale ja jako doświadczony kolejarz z wieloletnią praktyką bardzo bym prosił tu publicznie, szczególnie wykonawców i podwykonawców. Wszelkie inwestycje w Polsce, które naprawdę są największe w historii naszego kraju, mają jeden element, którego trudno przewidzieć, ale łatwo powiedzieć. To jest zakończenie, czyli ostateczne odbiory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Bardzo bym prosił Państwa, żebyście z nadzwyczajną starannością podeszli do tego, żeby na koniec w budowie powiązać to wszystko, że jak włączymy te komputery, żeby nie stało tak się jak kilka dni temu w Poznaniu, że komputery odmówiły pracy i pociągi wszystkie stały. Bardzo bym prosił, szczególnie wykonawców, podwykonawców. Witam jeszcze pana przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Mariusza Frankowskiego. Bardzo nam miło przywitać pana przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej, panią Agnieszkę Stankiewicz. Przepraszam, że też nie przywitałem, ale teraz widzę, że też jest. Reasumując wszystko, proszę Państwa, zadanie dzisiejsze wykonaliśmy 3 tygodnie przed terminem. No i cóż, do roboty. Kolejny krok trzeba, proszę Państwa, rozbierać i spinać się, żeby wszystko szło tak jak do tej pory. Jeżeli chodzi o pytania, bardzo bym prosił, żebyśmy też, może kto ma z Państwa możliwość, zapraszamy na górę, na herbatę, kawę, ciastko i tam będzie łatwiej nam porozmawiać niż tutaj przy takiej pogodzie, bo nie wszyscy się zmieścimy tutaj. Zaprosiłbym Państwa wszystkich. Bardzo bym prosił pana Krzysztofa o dalszą część. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Benedyckiego, burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki. Proszę Państwa, tak się trochę martwię o przyszłość, bo ostatnio Panie Marszałku, dużo, już tylko zależy mi na tym, żeby Marszałek to usłyszał, bo ostatnio Grodzisk dość mocno jest rozpuszczony, powiedzmy tak inwestycyjnie, nie było niedawno obwodnica, teraz tutaj, więc aż współczuję moim następcom, ale generalnie, moi Państwo, to wielka radość, stoimy pod piękną wiatą. Za chwilę będzie można zwiększyć częstotliwość i to jest bardzo ważne. Atrakcyjność Bukatki ciągle rośnie. Jest to znakomita kolej i dzięki temu, że ten tor powstaje, a to jest najważniejsza inwestycja właśnie dla samego Grodziska. Dlatego bardzo w imieniu mieszkańców Grodziska dziękuję. Dziękuję Tobie również, tutaj widzę szefa Rady Nadzorczej, pana Frankowskiego. Oczywiście na czele z panem marszałkiem, ale jako członek Rady Nadzorczej, szef Rady Nadzorczej też pomagałeś w tym i bardzo zabiegałeś, żeby to było. Dlatego wszystkim, którzy się do tego przyczynili, dziękuję i panie marszałku, Grodzisk panu tego nigdy nie zapomni. Szukamy miejsca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Gandyba, radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Naprawdę piękna uroczystość, choć w deszczowy dzień. Natomiast chciałem powiedzieć, że Wukatka to jest jeden z najważniejszych elementów dojazdu do pracy i później z pracy do domu dla mieszkańców podwarszawskiej gminy. Oczywiście to jest jeden z ogniw, ale chciałbym powiedzieć, że ciągle mówi się o śladzie węglowym, że ten ślad węglowy i pociągi to jest nasza przyszłość. Na dzień dzisiejszy nic innego lepszego nie ma, więc trzymam kciuki za dalszy rozwój i naprawdę jestem zaszczycony, że mogę wziąć udział w tej uroczystości. No i to jest chyba pierwszy, panie marszałku, taka inwestycja nasza, jeżeli chodzi o tor. To wielkie gratulacje i dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie wygląduje, miło. Bardzo proszę jeszcze o zabranie głosu panią Jolantę Dołek, członka zarządu warszawskiej kolei dojazdowej. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło
że tak licznie, mimo takiej aury, Państwo zaszczycili nas i przybyli na konferencję prasową. Na początku maja podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. 10 miesięcy upłynęło, możemy mówić o półmetku tej inwestycji, gdzie oddaliśmy nowy tor z całą infrastrukturą towarzyszącą, z pięknymi wiatami, mam nadzieję. I przed nami kolejne wyzwanie. Inwestycja ta kończy się z końcem grudnia 2023 roku. Nowy, stary teraz tor będzie modernizowany. Również ze swojej strony chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Szczególnie chciałabym podziękować również władzom województwa mazowieckiego, Radzie Nadzorczej i również pracownikom spółki, którzy zabiegali i z dużym poświęceniem przyczynili się do tego, że wszystkie zgody, wszystkie dokumenty zostały dopięte, dostaliśmy pozwolenie, prace są realizowane i możemy w tym momencie spokojnie myśleć o zakończeniu tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze pozwolę sobie kolejnego gościa przywitać. Jest między nami pan starosta powiatu pruszkowskiego. Bardzo serdecznie pana witam. I prosił o głos jeszcze pan burmistrz Brwinowa. Pan Arkadiusz Kośmiński, burmistrz Brwinowa. Szanowni Państwo, wielkie słowa podziękowania dla zarządu, dla Rady Nadzorczej, dla województwa mazowieckiego, ale szczególnie dla wykonawców. Nasi mieszkańcy w Owczarni najbardziej, tak powiem, odczuli budowę, ale odczuli w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Myśleliśmy, że będzie gorzej, było naprawdę fantastycznie, zadbaliście o nas. Wielkie słowa podziękowania, a ja się cieszę w imieniu mieszkańców, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej budowy, za to, że będziemy mieli dużo sprawniejszą drogę do Warszawy, z Warszawy, ale również dużo bezpieczniejsze przystanki, całą infrastrukturę kolejową. Wielkie słowa podziękowania. To na tym, w takim razie chcielibyśmy zakończyć tę część zorganizowaną na terenie. Tak jak pan prezes wcześniej powiedział, zapraszamy wszystkich Państwa na dodatkowe pytania w programie Solara do naszego podejścia administracyjnego zasady konferencyjnej na drugim piętrze. Sala numer 202. Zapraszamy tutaj. Za chwilkę możemy przejść w jednolegle wzdłuż terenu numer 1. Znaczy tak, na razie, ponieważ jeszcze nie zakończyliśmy wszystkich prac w obrębie okręgu nastawczego Podkowa Leśna Główna, do którego będzie włączony przystanek osobowy Podkowi Leśnej Zachodniej, jeśli chodzi o to odejście rozjazdowe. Tam, jeśli chodzi o rozjazd, nie zostało jeszcze wyłączone sterowanie. W związku z tym, jeśli chodzi o połączenia do Milanówka, one zostaną przywrócone, jak będzie na przełomie 3 i 4 kwartału dobiegała końca przebudowa stacji Podkowa Leśna Główna. To nie można, wskaże się na komunikację zastępczą. Tutaj niestety nie, bo dopóki nie będzie możliwość zakończenia prac związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym i wpięcie w okręg sterowania w Komorowie nowych rozjazdów. Na razie tak naprawdę mówimy o tym jednym rozjeździe, który wchodzi w tor istniejący od Grodziska do Podkowy Głównej. Włączenie, musielibyśmy go sterować ręcznie. Włączenie akurat linii do Milanówka powodowałoby w aktualnej sytuacji ograniczoną przepustowość dla istniejącego toru i dla kierunku Grodziskiego. Drugie pytanie to przejazdy kolejowe, ponieważ one po budowie tego drugiego toru
no, w wielu wypadkach są w stanie dość, według mieszkańców, bardzo złym. Czy jakoś planujecie zrobić tutaj przebudowę tych torów tak, żeby te przejazdy poprawić w miarę szybko, czy to też będzie czekało na swoją kolej? Znaczy, jeśli chodzi o samo kompleksowe zorganizowanie ruchu i przeprowadzenie wszystkich prac, to docelowo one będą przeprowadzone, jeśli mówimy, jeśli chodzi o nawierzchnię, zapewnienie widoczności, wyprowadzenie ruchu pieszego z nawierzchni peronów, to będzie wszystko realizowane w drugiej części projektu, równocześnie z odbudowywanym starym torem 1G, który najpierw będzie rozebrany, a później wszystkie, tak naprawdę wszystkie prace we wszystkich branżach, szczególnie jeśli chodzi o tę branżę drogową, z punktu widzenia ruchu drogowego, będą realizowane w drugiej części, ponieważ musimy mieć na uwadze to, że na niektórych przejazdach tor, który po rozbiórce będzie odbudowany jako nowy, będzie odbudowany w nowej niwelecie, czyli będzie niżej. W większości przypadków ten tor idzie w dół. No, szczególnie tutaj mamy na myśli przejazdy na ulicy Średniej Milenówku oraz na ulicy Zachodniej w Podkowie Leśnej Zachodniej. Czyli dopiero muszą Państwo tor wybudować, że Tak. Docelowo cała nawierzchnia i wszystkie drogi dojazdowe, łącznie z chodnikami, a w niektórych przypadkach również doprowadzonymi na podstawie odrębnych projektów ścieżkami rowerowymi, będą realizowane w drugiej części równocześnie z odbudowywanym torem, tak zwanym prawym, w kierunku Warszawy. Możliwe nowych inwestycji. Czy na etapie właśnie budowy, czy przebiegu Państwo może prowadzą jakieś ścieżki rowerowe wzdłuż torów WKD? Kiedyś to była fajna droga, że można było po starym torze sobie przejechać rowerem. Mieszkańcy wiele się do przyzwyczaili. Czy jakaś taka inwestycja jest planowana w ogóle? My jako zarządca infrastruktury kolejowej nie planujemy żadnych inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych. To ewentualnie nie przewidujemy również lokalizowania na terenie kolejowym tego typu. Możemy ewentualnie współpracować z zainteresowanymi samorządami w przypadku chęci podjęcia tego rodzaju inwestycji, ale to tylko na styku z terenem kolejowym. Okej, czyli bardziej samorządy. Okej, to już nie będę męczył, tak jak więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie, aby po przejść przez linię kolejową, czy będą jakieś nowe, z nowych miejsc w związku z przebudową starego torów? Jeśli chodzi o lokalizację dodatkowych przejść, nie planujemy. Wszystkie te przejścia będą lokalizowane w pobliżu, czy też w obrębie tych przejazdów kolejowo-drogowych, które do tej pory były zlokalizowane, i ani żaden z tego typu przejazdów nie został zlikwidowany, ani nie zostały zaprojektowane żadne dodatkowe przejazdy na tym odcinku. Jeszcze pytanie na temat starej linii, która jest już użytkowana, która nie jest aktualnie przebudowana, skoro tutaj tak dobrze poszło, czy może coś będzie przebudowane tam, na nowych peronów do przebudowy, czy jak? Znaczy, mówimy o torze, który teraz stary dotychczasowy tor prawej strony Warszawy. Chodzi mi tak właśnie, to śródmieście. Znaczy nie, czyli odcinek Podkowa Leśna Śródmieście. Tak. To znaczy, tutaj nie przewidujemy w najbliższym czasie większego zakresu prac, poza tym, które będą się koncentrowały w ramach uzgodnień z spółką PKP PLK, jeśli chodzi o odcinek. Znaczy, jeśli chodzi o stację Warszawa Zachodnia, tutaj roboty są prowadzone w najbliższym czasie, tak jak informowaliśmy przy okazji publikacji informacji o rocznym rozkładzie jazdy pociągów. W bieżącym roku należy się spodziewać pewnych ograniczeń. No, z takimi ograniczeniami mieliśmy na przykład punktowo do czynienia w ostatni weekend 18-19 lutego. W dalszej perspektywie czasowej, już to lata 2025-2028, ze swoją uzgodnienia, to są uzgodnienia, które spółka PKP PLK prowadzi również z miastem stołecznym Warszawa, z innymi przewoźnikami i również z nami jako zarządca infrastruktury kolejowej, jeśli chodzi o modernizację linii średnicowej, czyli odcinek Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia. Tutaj pewnego rodzaju modernizacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o przystanek Warszawa Ochota WKD i przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Towarowej przy placu Zawisza. A przy Warszawa Śródmieście WKD, tam będzie możliwość uzyskania tych dwóch peronów, tak jak było planowane? Tutaj jest na razie sprawa otwarta. Czy stacja Warszawa Śródmieście WKD na pewno pozostanie w istniejącej lokalizacji, natomiast możemy podjąć analizy, ale to już jakby będą własne analizy WKD
przy okazji prac prowadzonych przez PKP PLK, jeśli chodzi o przebudowę linii średnicowej, ponieważ stacja Warszawa Śródmieściowa KD będzie musiała w jakiś sposób być dowiązana. Natomiast kilkanaście lat temu przy okazji studium wykonalności zleconego przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach usamorządowienia spółki WKD był analizowany wariant wygospodarowania dodatkowego miejsca, dodatkowej przestrzeni na dobudowę dodatkowej krawędzi peronowej. Oczywiście no, kosztem fragmentu tego toru odstawczego, który umożliwia nam odstawianie składu na okres nocny bądź porę międzyszczytową. Nie wykluczamy, że powrócimy do głębszej analizy tego wariantu. Ostatnie pytanie na temat nowych pociągów. Tutaj będzie nowy tor. Jak sprawa z tymi nowymi pociągami? W pierwszym etapie, po przeprowadzonych analizach w ramach studium wykonalności, szacujemy, że w perspektywie 2-3-letniej będziemy w stanie obsłużyć ruch pociągów w ramach istniejącego posiadania stanu taborowego. Przede wszystkim odbędzie się to w ramach tego, że wszystkie pociągi, które dotychczas przed rozpoczęciem przebudowy kończyły bieg na stacji Podkowa Leśna Główna, one ulegną wydłużeniu do Grodziska Mazowieckiego, zapewniając częstotliwość od 10 do 20 minut i wymiennie z pociągami do Milanówka, tam częstotliwość z wcześniejszej 60-minutowej będzie mogła wzrosnąć do 30 minut. W dalszej perspektywie w przeciągu najbliższych 3 do 4 lat w perspektywie do roku 2027-30 chcemy natomiast przeprowadzić prace związane z dokupieniem dodatkowych 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych bądź elektrycznych z alternatywnymi źródłami napędu. Być może będą to jakieś rodzaje pojazdów hybrydowych. Na te pytania odpowie ewentualnie studium wykonalności, które będziemy chcieli w najbliższym czasie przeprowadzić. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie o to, jaka jest zakładana częstotliwość po otwarciu 2 torów na odcinku do Grodziska. To znaczy, co ile będą pociągi jeździły? Mhm. Tak, no więc tak jak przed chwilą wspomniałem, przepustowość linii dwutorowej będzie umożliwi wyprawianie pociągów zarówno ze stacji Grodzisk Mazowieckie Radomiańskie, jak i Podkowa Leśna Główna w każdym kierunku ruchu z częstotliwością co 10 minut, czyli będzie możliwość puszczenia 6 par pociągów. Przed rozpoczęciem przebudowy w ciągu godziny mogą pojechać tylko 4 pociągi po jednym torze i to na przykład w układzie 2 plus 2, znaczy 2 pociągi z Grodziska, 2 pociągi do Grodziska, bądź 3 pociągi do Grodziska i 1, natomiast docelowo tam przepustowość wzrośnie 3-krotnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, na początku zamierzamy wszystkie pociągi, które dotychczas kończyły bieg na stacji Podkowa Leśna Główna, wydłużyć do Grodziska Mazowieckiego bądź do Milanówka, a dalsze ewentualne zwiększanie częstotliwości po pierwsze będzie uzależnione od dokupienia dodatkowych sztuk taboru, a po drugie, no, jeśli mówimy o częstotliwości poniżej 10 minut, no to tutaj niezbędne byłoby przebudowanie układu stacyjnego na stacji Warszawa Śródmieście WKD, aby móc obsłużyć większą częstotliwość niż 10 minut. A kiedy są pociągi do Milanówka? Już nie będzie komunikacji. Zakładamy, że według aktualnego harmonogramu powinny pociągi do Milanówka wrócić na przełomie 3 i 4 kwartału bieżącego roku.